Witajcie, kochani. Jest pierwsza połowa kwietnia i znowu to jest czas, w którym możemy zrobić kolejne rozsady. Jakie rośliny możemy wysiewać na rozsady właśnie w tym czasie? O tym chciałam powiedzieć w tym filmiku. Kochani, mnóstwo rozsad jest już zrobionych, rośnie, czeka w zasadzie wyłącznie na ciepło, którego nieustająco brakuje. Bo jeżeli chodzi o światło, no to w foliaku, w inspekcie rośliny dobrze się czują. Widać, że nie są ani powyciągane, ani nie wybiegły, nie wychylają się w prawo, w lewo, tylko po prostu ładnie rosną. Jeden z naszych głównych plonów, pomidory, już też rozsada jest zrobiona. Natomiast co możemy zrobić teraz? Jakie rozsady? Przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. To ja będę robić dzisiaj, czyli w pierwszej połowie, w pierwszej dekadzie kwietnia zrobię rozsadę kapusty pekińskiej. Kapusta pekińska nie lubi ciepła, dlatego też albo robimy tę rozsadę wcześniej, albo nawet moglibyśmy już teraz wysiać nasiona do gruntu. Potem, kiedy kapusta już urośnie, to kolejny wysiew możemy zrobić na przykład w sierpniu, wtedy będziemy cieszyć się kapustą na jesień. Dlatego, że kapusta pekińska, tak jak różne inne azjatyckie kapusty czy sałaty, ona po prostu dobrze się czuje w temperaturze, powiedzmy tam do 21-22 stopni. Gdy jest upał, no to po prostu ona słabo rośnie. Więc to jest ostatni dzwonek na zrobienie rozsady i ja część rozsady właśnie, część kapusty pekińskiej będę miała z rozsady, a część nasion posieję bezpośrednio do gruntu. Okra. Okra, czyli coś takiego jak fasola, ale to nie ma w ogóle nic wspólnego, jeżeli chodzi o smak, z fasolą. Okrę uwielbiam i to jest już czwarty sezon, kiedy podejmuję się uprawy okry. Do tej pory przez trzy poprzednie lata w ogóle się to nie udawało. Po prostu nie wiem, czy nie mam ręki do okry. Udało się doprowadzić do tego, że zaledwie kilka tych pięknych takich strąków urosło, ale było to mało i rosły w nierównomiernym tempie. Kwiaty natomiast piękne, okry udało się do tego momentu doprowadzić, że te kwiaty, przecudowne kwiaty okry mieliśmy. Więc czwarty raz będę próbować okrę uprawiać. I w gruncie próbowałam, i w donicy, i pod osłonami, i pod gołym niebem. Teraz po prostu okrę posadzę w foliaku. I co jeszcze tu, jeżeli... A, i kochani, jeszcze też seler naciowy. Ja nie uprawiam selera naciowego, my selera naciowego nie lubimy. Natomiast dla koleżanki robię rozsadę właśnie selera naciowego. No i kochani, jeszcze poprawiam rozsadę, też można to jeszcze robić, pora późnego, ponieważ z tej rozsady, która rośnie, nie jestem w ogóle zadowolona. To jeżeli chodzi o warzywa. Warzywa takie jak ogórki, kukurydza, dynia, co tam jeszcze, zobaczmy, buraki, fasole. Te rozsady będę robić dopiero po 15 kwietnia, żeby te rośliny nie urosły zbyt duże, zanim trafią po 15 maja bezpośrednio na miejsce stałe, czyli do gruntu. Co do rozsady ogórków, zdania są podzielone. Ja rozsady ogórków robię. Rozsady fasoli na przykład w ogóle się nie praktykuje raczej. Natomiast ja zrobię rozsadę fasoli, ponieważ my mamy rozsady starych odmian, pojedyncze nasiona, więc po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby one wykiełkowały i nie zostały zjedzone przez ślimaki. Podobnie jeżeli chodzi o buraki. Część osób robi rozsadę, część nie. Ja
Część buraków sadzę z rozsada, część po prostu wysiewam z nasion. Lubimy po prostu, kiedy nagle któregoś dnia sadzimy te wszystkie rośliny i one już pięknie wyglądają w grządkach i nie musimy chodzić i zaglądać, czy już wypuściło nasionko, czy nie. Tak więc te pięć warzyw, ogórki, dynia, co to było, kukurydza, fasola oraz buraki, to dopiero po 15 maja, więc lepiej się z tymi warzywami nie spieszyć. Co jeszcze? Dzisiaj właśnie jest ten dzień, kiedy robię rozsadę naszych ulubionych kwiatów, czyli kleome, które będzie rosło zarówno pewnie w grządkach, jak i na pewno też w donicach. Piękne królewskie kleome oraz żmijowce. Żmijowce też kochamy, kiedy rosną w naszych grządkach i już brat żmijowca, ogórecznik, ma swoją rozsadę. Żywokost, tak, bo to jest taka trójka, trojaczki. Żywokost rośnie już też na działce, no i teraz przyjdzie pora na żmijowiec. Łubin. Łubin też bardzo słaba rozsada, dlatego ponawiam łubin i będę go jeszcze wysiewać. Oczywiście nasturcję kanaryjską i taką ładną nasturcję żółtą, pnącą. Mam też swoje nasiona nasturcji, tej takiej płożącej, dywanowej. Ona na pewno sama się wysieje na grządkach. Kobea. Piękne rośliny. Kobea będzie u nas rosła na takim stelażu przy wejściu pewnie na działkę. Białe i fioletowe kwiaty. Roślina jednoroczna. Piękny kwiat. Kosmos, który to bardzo mi się podoba. Moja sąsiadka ma dużo tych kwiatków i one są bardzo urokliwe, więc postanowiłam też w tym roku je posadzić. Oraz oczywiście lwia paszcza, która mi też nie wychodzi, więc podejmuję kolejną próbę i to jest lwia paszcza, tym razem karłowa. No i jeszcze, ponieważ też w zasadzie bardzo słaba, a nawet w ogóle jeżówka żółta z działki nie wypuściła, więc po prostu też zrobię rozsadę jeszcze raz jeżówki z tych zeszłorocznych nasion, bo tutaj sadziłam nasiona dwuletnie, może to jakieś ma znaczenie. Mam już przygotowane wszystkie pojemniczki, oznaczone. Część, na przykład właśnie łubiny, nasturcję czy kapustę pekińską posadzę w takich doniczkach, tekturowych. Ja nie jestem zwolennikiem oczywiście tego typu rozwiązań, ale po prostu nie mam pojemników takich małych. Już prawie wszystko zostało wykorzystane, czekamy na przesyłkę, ale terminy gonią, więc po prostu trzeba będzie wykorzystać te, potem je włożyć tylko do ziemi, prawda? To mi się nie podoba, bo jak zaczniemy to spryskiwać, to kochani, to potem okropnie wygląda. I trzeba pilnować, żeby nie pleśniało. Dobrze, kapusta pekińska, ona ma takie nasionka. Kuleczki, powiedzmy takie milimetrowe. I po jednym takim nasionku do pojemniczka włożymy. Potem sobie te wszystkie na razie włożę po dwa, żeby sprawdzić, jakie są nasiona, a później dokończymy łubiny. Oczywiście większość roślin można siać bezpośrednio do gruntu, prawda? Jak chociażby lwie paszcze czy łubiny. Ale jeżeli mamy działki pełne ślimaków, a tak to u nas jest, to ja nie chcę ryzykować, żeby mi jakiś taki wschodzący łubin został zjedzony przez ślimaka. Po prostu chcę już posadzić większe rośliny,
i zabezpieczyć je albo krążkami tekturowymi, albo też będziemy otaczać rośliny runem owczym, czyli tam sierścią owcy, tak, którą się goli łubiny. Bardzo bym chciała łubiny, bo podobają mi się te kwiaty, a też jakoś nie udawało mi się do tej pory. Jestem bardzo ciekawa tej właśnie nasturcji. Nasturcji, jak ona się nazywa, kanaryjskiej. W ogóle kochamy nasturcję. Nasturcja powinna też rosnąć na każdej działce. Piękne, duże nasiona. Nasturcja kanaryjska jest tutaj. Bardzo duże. Nasturcja generalnie ma duże nasiona, ale zobacz, kochanie, ta ma takie ciemne. Inne troszeczkę niż ta normalna nasturcja. Uwielbiam po prostu nasturcję i kiedy ona już troszeczkę podrośnie, to posadzimy ją przy różnych ogrodzeniach i będzie nam upiększać całą działkę. Jest jeszcze sporo roślin, z których możemy robić rozsady. Jeżeli mamy tylko miejsce, no to jak najbardziej to róbmy. Nie wszyscy są zwolennikami rozsad, ale jak już wspominałam, ja po prostu w ten sposób wolę to robić. Jak to się mówi, przezorny zawsze ubezpieczony. A i jeszcze dzisiaj też muszę przeflancować tę rozsadę kalafiora. Chociaż ona właśnie też bardzo słabo wyrosła, być może rzeczywiście tutaj jest za ciepło. Więc do pracy, myślę, że kochanie sobie usiądziemy może razem i porobimy te rozsady.